Nazywam się Joanna Białobrzeska, jestem pedagogiem, mamą czwórki dzieci, piszę książki i podręczniki dla dzieci, mam szkołę i przedszkole. Nazywam się Anna Jakubczyk-Mucha, mam czwórkę dzieci, jednego syna, trzy córki i jestem dziennikarką. Kocham Mazury i uwielbiam gotować, szczególnie dla rodziny i przyjaciół. Zaprosiłam Anię i jak ją znam, na pewno zada mi tysiące pytań związanych z wychowaniem. Kocham swoje dzieci, jednak czasem muszę odpocząć, dlatego jadę do Joanny na Mazury. Będziemy gotować i rozmawiać o wychowaniu. Dobry ogóreczek? Ogóreczek? Ty dzisiaj widzę tak z tradycją po polsku. Rano kaszę, teraz ogóreczek, a kiszonki podobno bardzo zdrowe. Kiszonka jest bardzo zdrowa, ale kochana, ja tutaj coś szykuję dobrego. Ale właśnie widzę, mam nadzieję, że coś lekkiego. Proszę cię, coś tak, żebym tak musnęła tylko to jedzenie. Gęś na wieczór. Tak jest. No ale do gęsi jakaś polska zupka by się przydała. Niesamowite, powiem ci, cały czas myślę o tych kaszach, o tym, co można z nimi zrobić, a zupy to jest coś niesamowitego w polskiej kuchni. Bo ja bardzo lubię zupy. My niepotrzebnie mam taki kompleks czasami kuchni, kulinarny kompleks, że tam, francuska. A my jesteśmy tacy genialni, jeżeli chodzi o zupy i o ciasta. Mamy tak nieprawdopodobną ilość genialnych ciast i tak nieprawdopodobną ilość genialnych zup, że zaraz zrobimy sobie zupę z bardzo zdrowych, kiszonych ogóreczków. Proszę bardzo, chciałaby pani spróbować? Zostaw z mojego zupki. Ogródka. Naprawdę? No naprawdę, no. To muszę spróbować w takim razie, no dobrze. Boże, kiszonki są zdrowe, mają dużo witaminy C. I teraz na sezon. Zacząć każdy dzień rano na kiszonki. Sezon, słuchaj. Ja dam taką tajemnicę swojej zupy ogórkowej, bo moje synowie ciągle mówią, mamo, mamo, jak robiłaś tę zupę ogórkową, więc masło tam dałaś. Tak. Warzywka. Nie daje także woda do wody, włoszczyzna. Nie, nie, to takie łapie taki smaczek. Ładnie to wszystko. Bardzo dobra. Mój ojciec za takie chodzą jeszcze. No wiesz, że chodzą jeszcze. I teraz wrzucam co? Ziemniaki. Ziemniaczki. Ja tak troszkę ich za dużo nawet zrobiłam. Pięknie to wszystko, elegancko pod duszę. Chciałam ci powiedzieć, że bardzo lubię z tobą spędzać czas w kuchni. Jak wrócisz do domu, to przyniesiesz o 2 kg. Nie, to moje dzieci będą mi miały dość, bo ciągle będę chodzi do kuchni. Bo Joanna powiedziała, że kuchnia jest świetnym miejscem budowania relacji. Kuchnia jest niezwykłym, magicznym miejscem, w którym możemy załatwić wszystko. Jak odwiedzają ciebie przyjaciółki, to gdzie najczęściej siedzicie? W kuchni. Oczywiście. Mój brat tak przylatuje w kuchni. Pogadać o ważnych sprawach w kuchni. Oczywiście, bo kuchnia jest, no tak jak powiedziałam, niezwykłym miejscem, gdzie po pierwsze, jeżeli chodzi o nasze dzieci, to oddziaływujemy na wszystkie zmysły. Dziecko uczy się poprzez to, co może dotknąć, pomieszać. Pomieszam. Powąchać, poprzez doświadczenia, czyli wszystkie zmysły. A gdzie jest lepsze miejsce na świecie poza kuchnią, gdzie można te wszystkie zmysły puścić na wolność? Ale wiesz, to chyba jest dobre miejsce też do rozmowy, bo jak tak mówię, chcę z tobą porozmawiać. Powiedz, co u ciebie. Tak patrzysz na dziecko, to jest taka presja, wiesz, trochę. A tutaj ale to można popatrzeć w garnek. Tak było w szkole. To jest odwrotne pytanie. Dziecko jest wykończone, wraca do domu, ma wszystkiego dosyć i pytam się, a jak było w szkole? Albo co było na obiad w szkole? To też jest drugie pytanie, są dwa pytania. Albo w przedszkolu, tak. A jak ty wracasz z pracy i masz tylko kartkę pracy? Jak było w pracy? Więc pamiętajmy o tym, żeby nie pytać dzieci, dobrze, jak było w szkole, od razu bezpośrednio po szkole. To powiedz, o czym można rozmawiać mieszając i robiąc taką zupę z dzieckiem? Po pierwsze, fajnie byłoby, gdyby dziecko pokroiło troszkę. Okay. Ja zawsze się bawię, nożyk ucieka, paluszki uciekają przed nożykiem, obiadowy nożyk. Super. Ciachu, ciachu, ciachu. Nawet przedszkolak może ci pokroić tak super marchewę. A potem już możecie rozmawiać o wszystkim. Bo najważniejsze w rodzinie to jest budowanie relacji. Ty to czujesz, ja cały czas duszę warzywa. Czuję, tak? Czuję. Wiesz, jaka jest tajemnica zupy ogórkowej, takiej zupy, której są ziemniaki? Na przykład z kaszą, dzisiaj było kaszy, znaczy, wiem na pewno, że coś ogórek potem stwarnia z ziemniaki, coś się dzieje. Tajemnicą jest ziemniak i ogórek oczywiście. Czyli dobry ziemniak, dobry ogórek? Ziemniak musi się rozgotować, ta zupa musi być taka zawiesista, a nie tak ten ogórek taki pod zęby. Nie, on tak powinien
troszkę tę zupę zagęścić, ten ziemniaczek. Dobrze, słuchaj, już takich pytań dzieciom nie zadawać, jak przyjdą ze szkoły, co w szkole albo przedszkolakowi, co zjadłeś na obiad, czy zjadłeś obiadek. Natomiast mnie interesuje, że to też jest takie miejsce w kuchni, że wiesz, dziecko kroi warzywa, mogę zadać mu nawet takie trudniejsze może pytania i ono nie patrząc mi w oczy, może na nie bardziej tak z większym luzem odpowiedzieć, nie? To tak nie jest? Że dzieci odpowiadają z większym luzem w kuchni, niż tak jak siądzie, no, tak co tam, my. A wiesz. Tak jak my, dlaczego na przykład jest teraz taka moda, że się, to niech się to teraz pogotuje. Istotne. Dlaczego jest taka moda, jest że dorośli nawet się umawiają na wspólne gotowanie? Jest teraz taka moda, no nie, jest. Nie tylko, że siedzą sobie w salonie i nie gadają, tylko na wspólne gotowanie. Czyli gotowanie dlatego, zbliża. Dlatego, że gotowanie zbliża, gotowanie jest takim miejscem, gdzie właśnie człowiek się wyluzuje, pośmieje. Może przez to, że to właśnie te wszystkie zmysły są takie pobudzone, że czasem tak coś nie wyjdzie w kuchni, jak w życiu, powiem przypali. Ci. Prawda? Więc ja po prostu cały czas, mówiąc nieładnie, trąbię na cały świat. Gotujcie razem. Gotujcie razem. Zapraszajcie dzieci do kuchni. Rozmawiajcie podczas gotowania. Budujcie relacje. Bo jak kiedyś święty Jan Bosko powiedział tak: ty nie mów do mnie, że mnie kochasz, ja chcę poczuć, że mnie kochasz. O, świetne, właśnie napisałam sobie takie zdanie, mam taki notatnik z mądrymi zdaniami. Kochać to czasownik, to się robi. Tak mi się to spodobało, właśnie, że nie wiem. Ty nie kupuj mi najlepszego telefonu, najlepszego, nie wiem, iPhone'a, tego iPada, jakichś innych dobrych komputerów. Tylko ty poświęć trochę czasu dla mnie, ty bądź razem ze mną, dobrze. Ty pokaż, że mnie kochasz, ty buduj relacje i ty miej zawsze dla mnie czas. Jak do mnie przychodziły dzieci, córka jeszcze do tej pory ma 1000 różnych wątpliwości, przychodzi i rozmawia, wiesz, jest wieczór, jestem zmęczona, siedzę w pokoju, chcę mieć święty spokój, tak? Jest taki moment, no jest, no jest, zdecydowanie, jest. Biorę sobie książeczkę, tak, o jest, jak mi dobrze, herbatę i ona, mamo. Chciałam, a co, mamo, tak, właśnie tak, to jest ten moment. Ależ oczywiście, Tosiu, zapraszam, pogadamy. Tak. Jeżeli to jest zawsze, a to było zawsze u mnie, odkąd Tosia nauczyła się mówić, to teraz ma 19 lat i zawsze chce ze mną porozmawiać. Super. A jeżeli się wydarzy tak w naszym życiu, że mamy to tam, gdzie mamy i nie chce nam się, jesteśmy zniecierpliwieni, nie chce nam się z tymi dzieciakami w ogóle gadać, i mówimy, nie teraz, jestem zmęczony, jutro, pojutrze, albo to jest żaden problem. Przestanie przychodzić. Że dziecko przestanie wtedy, kiedy naprawdę będzie miał poważne problemy. Bo ten 4-latek czy 5-latek przyjdzie, żeby tam nam poskakać po głowie, ale wie, że zawsze do mamy albo do taty można przyjść. I że zawsze mama i tata znajdą czas. I cię zrozumieją, że na przykład w przedszkolu Zosia powiedziała, że moja sukienka jest do niczego. A ty wtedy powiesz, no, ty to zrozumiesz. No, wiesz, sukienka do niczego w przedszkolu to jeszcze mały problem, chociaż dla niej pewnie duża. No właśnie potem o to chodzi. Liceum. Nie, dla niej to jest taki sam problem jak w liceum. Taki sam. Tylko nam się wydaje, że dla niej to jest taki sam problem, jak ci powiesz, że jesteś do niczego. Taki jest dla niej problem. Trudno. I teraz trzeba znaleźć czas na to dziecko, usiąść i porozmawiać, powiedzieć, posłuchaj, nie przejmuj się, twoja sukienka jest śliczna, nie każdy musi podobać się właśnie, dziękuję, nie bardzo ładnie masz sukienkę. Czyli zawsze znajdujesz czas. Zawsze znajdujesz czas od trzeciego, drugiego roku do minimum, którego i one będą przychodzić. Jest moment, kiedy troszeczkę odejdą. Jest taki moment, bo dobrze wiem, że jest taki moment. Rówieśnicy są najważniejsi. Ale jeżeli ty zawsze miałeś czas, to ten rówieśnik kiedyś twoje dziecko może zranić słowem, może być trudność i twoje dziecko przyjdzie do ciebie i ci powie, mamo, mam naprawdę problem. Ta koleżanka, bo ten kolega, no źle się z tym czuje, coś zrobił nie tak. Więc to jest czas, który musimy poświęcić, tak jak cierpliwość nad tą zupą ogórkową. Bo my się nie doczekamy, kochanie, my sobie pójdziemy. Nie doczekamy się tej zupy? My sobie gdzieś pójdziemy może na jakiś spacerek albo cokolwiek. Ale zanim na spacerek, to jeszcze chciałam się zapytać ciebie o ważną rzecz. Tak. Bo wiesz, na pewno się spotykasz tym w szkole, a ja wśród znajomych. Super jest budować relacje, a co kiedy rodzice się rozstają? Tak się zasmuciłam, bo to wiesz, trudno razem, a oddzielnie to jeszcze trudniej. I wtedy często zapominają o dzieciakach, że one też są ważne, że oni to jednak przeżywają, bo są tak zafiksowani na to, co się dzieje między nimi, a nie wszystkie rozstania są kulturalne.
nawet jak są kulturalne, bo mam bardzo dużo w szkole obecnie rozwodów, to bardzo smutne. I rodzice tłumaczą, ale pani Ano, my tak grzecznie, kulturalnie się rozchodzimy. Nie ma tak. To znaczy, ja absolutnie nie osądzam tego czynu, każdy ma swoje życie, może były powody, ale dziecko jest tą ofiarą, która zawsze jest, zawsze to przeżywa. Zawsze jest między mamą i tatą i teraz budowaliśmy relacje, wszystko się dla dziecka burzy i teraz ty tych relacji i tego czasu musisz mieć jeszcze więcej. Czyli nie ma czegoś takiego, że idziesz do taty i tata teraz się przekupuje, żeby bo mama jest B albo mama, bo tata jest B, tylko mama z tatą muszą usiąść i mieć program dla swojego dziecka. Jak pomóc mu przetrwać w tak bardzo trudnym czasie, prawda? Bo my dzisiaj sobie zasiądziemy do stołu, Aniu, będzie miło, pogadamy, stół zawsze wszystkich łączy, stół jest no, cudownym miejscem. Ale czasem dziecko te relacje ma zaburzone w rodzinie, więc jeżeli są tacy rodzice, jeżeli nawet masz wśród swoich znajomych takich, oczywiście, że to tak. Trzeba powiedzieć, że oni muszą usiąść z Nastasikiem i sobie ustalić wspólny program, który razem we dwójkę przestrzegają. Nie tak, że ja robię to, a on robi tamto, bo dziecku jest naprawdę bardzo trudno. Także smutno nam się troszkę zrobiło. Trochę. Ogórkowa, no powinna nas nie smucić. To już jest, ogórkowa, zostawiamy ją. Tak, musi się rozgotować ziemniaczek. Okej. Okay. Potem mam taki fajny, taki fajny, jakąś taką nowoczesną tarkę. Że to wszystko się ściera tu. Starłam ogóreczek. Nie mogę teraz wrzucić. Nie możesz. Bo jak wrzucę, to ziemniaki będą twarde, już się nie rozgotują. A potem na koniec. Rewelacja. Dziękuję. Witamina dziękuję. C. Jestem przygotowana na jesień, na zimę, na wiosnę, na ogórki. Wszystko, co powinno być w naszym domu, poza kaszami, rybami tłustymi, awokado. Nie zapomnijmy o kiszonkach, bo kiszonki są po prostu niezbędne. Mogę jeszcze jednego? Dzięki. Możesz jeszcze jednego, bo to, ten wywar cudowny, potem możemy wlać do tej zupy. I będziemy jadły. I wlejemy tyle, ile jak lubimy mocną, taką mocno kwaśną. Ja lubię taką, jestem góralka, to ja no wszystko kwaśne. Kapusta kiszona, a musi być ogórkowa kwaśna. Musi być ogórkowa. Ogórkowa musi być ogórkową. Także potem na koniec. No i wieczorem, jak ktoś lubi, oczywiście dobra, gęsta śmietanka, kopereczek, miodzik i sobie możemy zjeść to jako pierwsze danie wieczorem. Na naszej pożegnalnej kolacji, a tymczasem będziemy budować relacje chyba gdzieś na jakimś spacerku. Pójdziemy może z kijami, czy może, bez zobaczymy. Na rowerze, bez roweru. Zobaczymy. Okej. Okay.